Budowa Zdrój to jest miejsce, gdzie postawiliśmy dom na skalę, ponieważ mieliśmy taką ideę, żeby zbudować dom w górach, taki dom rodzinny, który będzie integrował wszystkich, ponieważ tam często nie ma internetu, nie ma zasięgu, w związku z czym jak się zjeżdżamy całą rodziną, to spędzamy czas ze sobą i jest to dosyć ważne, ponieważ w dzisiejszym świecie każdy ma tyle zajęć i tyle i tak mało czasu, że jak się tam zjeżdżamy, to rzeczywiście jesteśmy ze sobą. Myślę, że jest to taki wspaniały testament mojego męża. Zostawił ten festiwal. W ubiegłym roku robiliśmy 5. edycję. Byliśmy bardzo zadowoleni, myślę, że widzowie również. I będziemy to kontynuować. Myślę, że nawet ten wywiad i sesja w Vivie z synami też jest pewną formą upamiętnienia Pawła, ponieważ często powołuje się na niego i on cały czas gdzieś między nami jest, żyje i staramy się kontynuować to, co on zaczynał, ponieważ był bardzo twórczym człowiekiem i nawet takie rzeczy jak przepisy, żeby... Pamiętam, Paweł zawsze mówił o przepisach, żeby spisywać przepisy, które babcia robi, pierogi i różne inne potrawy. I tak sobie myślę, że moje dzieci też powinny zapamiętywać parę rzeczy, żeby przenosić potem do swoich rodzin. I na tym też polega upamiętnienie. Na kontynuowaniu pewnych spraw, które ktoś zaczyna, a my potem mamy może obowiązek, a może przyjemność, bo przecież nie musimy. My chcemy to robić, a bardzo duża jest różnica między chcieć a móc, prawda? Mój syn napisał słowa do takiej piosenki, która była w ubiegłym roku, w czasie festiwalu. Jest tam taki fragment: nasze korzenie są silne jak pień, a drzewa rosną w pamięci Tomiej. I serca nie gasną. I staram się, żeby te serca nie gasły i żeby dzieci niosły ze sobą światło i miały takie poczucie, że mimo, że Pawła nie ma, że ich taty nie ma, to on też daje światło. I mamy takie poczucie, że co by się nie działo, to światło gdzieś czujemy, ono jest z nami. Nawet na tych zawiłych drogach życia, kiedy są trudności, to żeby nie było lęku i też im zawsze tłumaczyłam, że żeby nie wpadać w czarną dziurę, to jest zabronione. Zawsze trzeba przechodzić na tę słoneczną stronę ulicy. I ta piosenka i ten tekst bardzo nam w tym pomaga, bo nasze korzenie są silne jak pień, a drzewa rosną w pamięci Tomiej.